składa siekierki. Według legendy zamek ten został zbudowany na wyspie przez jakieś szlachcica w wyniku zakładu z diabłem Boruto. Szlachciców założył się z diabłem, że zbuduje zamek w ogóle bez użycia siekiery. No i faktycznie zbudował ten zamek bez użycia siekiery, ale diabeł i tak wygrał, bo okazało się, że jeden z pomagających mu chłopów miał na nazwisko Siekierka. No i co? Diabeł porwał duszę nieszczęsnego szlachcica. I podobno według legend tutaj w okolicach tego zamku pojawia się czasem ten diabeł i pilnuje swoich włości, swojego zamku.